Ukochana Józefa Wojciechowskiego, Patrycja Tuchlińska, pokazała nowe zdjęcie ich wspólnej pociechy. Mały ma zadatki na miliardera. O istnieniu Patrycji Tuchlińskiej szersze grono dowiedziało się w momencie, gdy w 2018 roku zaczęła pojawiać się u boku biznesmena Józefa Wojciechowskiego. Choć 75-letniemu milionerowi i młodszej od niego o prawie 5 dekad laureatce konkursów piękności nie wróżono wspólnej przyszłości, ta dwójka zdaje się być ze sobą szczęśliwa. W zeszłym roku doczekali się nawet wspólnej pociechy, która w sierpniu obchodziła pierwsze urodziny. Choć na co dzień Patrycja nie jest zbyt wylewna, raz na jakiś czas raczy instagramową publiczność zdjęciami i nagraniami ze swojej luksusowej codzienności. Jak na osobę majętną przystało, kobieta ma w zwyczaju relacjonować transport podniebny. Ukochana 75-latka szczególnie upodobała sobie loty helikopterami. Pasją do śmigłowców ewidentnie chce zarazić synka. W piątek modelka po raz kolejny pokazała na Instastories przelot prywatnym helikopterem. Ale nie tylko. Rzuciła również zdjęcie, na którym możemy zobaczyć zaparkowaną maszynę, a obok niej zabawkowe czerwone Ferrari z małym wojciechowskim zakułkiem.